Mariusz Jan Gosiński, jak prostym zaklęciem z kobiety, co nie popierała zombiryzmu, zrobić fanatyczną zombirystkę. Link. https://nervesmagic.blogspot.com/a Więc tu dam wam radę, jak rzucić na kobietę urok zombiryzmu. Nie jest to trudne niczym, wystarczy, że o konkretniej godzinie i miejscu wypowiesz na określony w tym artykule sposób pewne zaklęcie, a więc zaczynamy. Miejsce. Las. Park czy miejsce, gdzie mało ludzi, a najlepiej tylko one i ty czas. Noc od 20 do 4 godziny, najlepiej liczba osób napastujących. Tylko ty, bez obstawy, liczba ofiar do uroczu. Najlepiej co najmniej 2 albo więcej płeć ofiar. Kobiety wykonanie. Idź do miejsca, parku, lasu, czy gdzieś do podobnego miejsca. W nocy znajdź grupkę dziewczyn, które chcesz zaczarować. Pamiętaj, by iść sam. Im więcej dziewczyn w grupie znajdziesz, tym lepiej podchodzisz do jednej z nich i prosto w twarz mówisz jej zaklęcie, które brzmi: ty i pizdou pizdos się. 3 razy, po czym zakańczasz słowem, jak w niektórych klątwach mówią: niech się stanie, czy amen. To tu tak nie mówisz, na koniec każdej magii nerwów mówisz tylko krótki dwuliterowy wyraz: ty. I już widzisz na kobiecie zombirystyczny efekt. W pełnej formie naklęcie te brzmi tak: ty i pizdou pizdos się, ty i pizdou pizdos się, ty i pizdou pizdos się, ty. Wyjaśnienie. A więc dlaczego to skuteczne? Oczywiście to tylko eksperyment, który możecie łatwo sprawdzić. Działa to na zasadzie: ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale jak kobietę wyzmiesz od pizdy, to wtedy widzisz efekt. Dlatego ja to już dawno, ja Mariusz Jan Gosiński, sprawdzałem parę razy, jak któraś mnie zdenerwowała, to wyzwałem od pizdy każdą, co na mnie coś źle powiedziała, i potwierdzam, potrafiłem słowem oczarować nerwowo. Stwierdziłem, że zawsze jak nazwałem jakąś tam, oczywiście nie każdą,
tylko tą, co mi podpadła od pizdy, to właśnie nazwa tego miejsca intymnego kobiety wykorzystane przeciwko niej w celu rzucenia uroku najbardziej działało magii nerwów, więc wymyśliłem właśnie zaklęcie. Ty i pizdo, upizdos się, uwaga! Magię nerwów tylko stosować do ataku przeciwko niewiernym zombiryzmu, czyli kobietom niezombirycznym. Trzeba urągać tą magią, zaś zombirystki macie zostawić w spokoju, bo źle skończycie. Autor Mariusz Jan Gosiński.